jesteś na kanale Kapitan Przyczepa, na którym pokazuję zagadnienia techniczne związane z karawaningiem, z przyczepami kempingowymi. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków i dowiedzieć się, jak działają przyczepy, to zasubskrybuj mój kanał, przycisk jest na dole. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak działa mover, czyli taki specjalny mechanizm, który pozwala nam, żeby przyczepa jechała sama. Są trzy rodzaje mocowania tych silników do kół. Ja mam ten najbardziej czasochłonny, czyli muszę ręcznie tutaj nacisnąć wajchę, żeby ten napęd dotknął koła. I u mnie trzeba to zrobić z dwóch stron, czyli z prawej i z lewej osobno. Niektóre napędy mają połączone obydwie strony i wystarczy z jednej strony podłączyć napęd i silniki załączają się z obydwu stron. Najbardziej zaawansowane movery mają automatyczny system, który przysuwa z pilota po naciśnięciu taką rolkę do koła. W moverach są też dwa rodzaje rolek. Ja mam teraz rolki wymienione. Tutaj możecie zobaczyć takie jak koła ratraka, a wcześniej miałem takie rolki z takim granulatem, który po iluś latach już się po prostu zdarł. Kiedy było sucho, to tamte rolki z granulatem działały, ale kiedy tylko i wyłącznie robiło się mokro, to niestety już się ślizgały. Oczywiście ja mam bardzo stary mover i te rolki z granulatem po prostu wymieniłem sobie na nowszy model i teraz już jest u mnie dużo lepiej. Ja jeszcze tylko dodam, że mój mover ma 14 lat, jest stary i bardzo zmęczony, więc nowsze movery na pewno działają dużo lepiej od mojego. Jak będziecie kupować swoją przyczepę z moverem, to sprawdźcie proszę każdy przycisk osobno, bo często zdarza się tak, że pilot nie domaga i po naciśnięciu mover przerywa. Jeżeli zgubicie swojego pilota do movera, to nie musicie się zbytnio przejmować, ponieważ na angielskim eBayu ja znalazłem coś takiego. Jest to pilot uniwersalny, który pasuje do większości moverów, które są na rynku. Po prostu wystarczy odpowiednią ilość razy gdzieś tam podczas konfiguracji wcisnąć przycisk odpowiedni i on się wtedy kalibruje z Twoim moverem, który masz. Link do takiego uniwersalnego pilota umieszczam w opisie na dole. Chciałem podziękować wszystkim moim patronom. To dzięki Wam mogę tworzyć te odcinki. Za pomocą movera możecie bardzo dokładnie, prawie co do centymetrów, wcisnąć się gdzieś tam pomiędzy drzewa, pomiędzy budynki, pomiędzy samochody na parkingu. Oczywiście można przesuwać przyczepę bez użycia movera w jedną albo w dwie osoby. Dopóki jest to na asfalcie, to da się ją rzeczywiście gdzieś tam pchać. Gorzej jest z dokładnością. Jak możecie tutaj zobaczyć, ja też movera użyłem do tego, żeby zjechać z górki. To trochę takie kuriozalne, bo wszyscy myślą bardziej o moverze, żeby na przykład właśnie pojechać nim pod górkę. Czasami jak potrzebujecie, żeby przyczepa zjechała w dół, to ciężko jest powstrzymać tak dużą masę, jak na przykład tona 200 czy tony 300, żeby bez kontroli stoczyła się z górki. Na moverze działa to tak, że on ma na tyle dobry opór, jakby to powiedzieć, że działa tak, jakbyście zacisnęli hamulec, więc macie wtedy pewność, że taka przyczepa powoli stoczy się z górki i nikomu nie zagrozi i nigdzie nie walnie. Jak możecie zobaczyć, tutaj próbuję podjechać moverem pod górkę. No niestety mój mover nie ma już tyle siły, żeby tego dokonać. Próbuję 2-3 sekundy, po czym się poddaje i rozłącza. Przyczepa jest cofana do tyłu, ale zawsze, jak miałbym taką przyczepę wepchać sam pod górkę, to nie dałbym rady. Jak możecie zobaczyć teraz tutaj na filmie, ja ją pcham, ale też mam wciśnięty przycisk movera. Czyli podejrzewam, że 80% siły potrzebnej, żeby tą przyczepę wepchnąć, idzie z movera, a ja już tylko sobie delikatnie ją lekko pcham do przodu, żeby mu pomóc, ale jestem w stanie taką przyczepę wepchnąć nawet pod górę. Gorzej jest, jak trzeba pokonać małe wzniesienia, ma małe krawężniczki, gdzieś tam jakieś inne wybrzuszenia. Trzeba w to więcej pracy włożyć i więcej siły, ale jest to też możliwe. Jeżeli chodzi o tereny takie jak trawa albo piasek, to tam bez movera nie ma mowy. Tam jest naprawdę trudno, pchać to ręcznie jest prawie że niemożliwe, jak wkopiecie się w jakiś dołek, a mover powolutku wyjedzie i będzie super. Możecie mi powiedzieć, jak Wy macie nowsze movery, na przykład roczne albo dwuletnie, czy Wasz mover pod taką górkę, na przykład o nachyleniu 10%, dałby radę sam taką przyczepę wciągnąć. Jestem tego ciekawy. Mój 14-letni, jak widzicie, potrzebuje trochę wsparcia, ale dalej jest dla mnie dużą pomocą.
jak czasami muszę pokonać krawężnik, na przykład jak chcę zaparkować na miejscu parkingowym, które ma 5 metrów, więc parkuję przyczepą tak, że ta 80% przyczepy jest na miejscu parkingowym, ale dyszel przedni wystaje poza krawężnik, często gdzieś tam na trawnik, to miałbym problem z pokonaniem tej wysokości krawężnika. Zazwyczaj stosuję deskę, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Za pomocą tej deski najeżdżam na krawężnik, no i jestem w stanie wcisnąć się w to miejsce parkingowe. Movera można też użyć podczas podczepiania przyczepy do samochodu. Jest to po prostu wygodniej, można wycelować idealnie nad kulę. Oczywiście, kiedy jest płaska powierzchnia, można wziąć i ręką podciągnąć. Przy trudniejszych powierzchniach jest też trudniej. Można oczywiście podjeżdżać samochodem, wysiadać, sprawdzać, trafimy nad tą kulę, ale w mojej opinii najprościej jest to zrobić po prostu z moverem. Jak przejrzałem internet, zalecają zazwyczaj, żebyście mieli akumulatory tak pomiędzy 80 a 110 amperogodzin minimum, jeżeli macie mover. Oczywiście możecie manewrować także samochodem z podłączoną przyczepą bez używania moveru. Ja też tak często robię, bo jest po prostu szybciej i często wygodnie, ale nie zawsze wciśniecie się wszędzie na zapałkę bez movera i nie zawsze jesteście w stanie samochodem wjechać i nie ma aż tak dużo miejsca, żeby całym zestawem, na przykład 11-metrowym, operować. Więc wtedy ja odczepiam i operuję samą 7-metrową przyczepą, co dalej jest trudne, ale zużycie movera jest naprawdę dużo, dużo prostsze. Powiedzcie mi, jakie są wasze doświadczenia z waszymi moverami? Czy wasze movery mają więcej siły, może same podjeżdżają pod krawężniki albo pod takie górki? I jakie wy macie inne porady dla mnie i dla tych wszystkich, którzy obejrzą tego wideobloga na temat używania movera? Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.